Andrzej Leptar był kontrowersyjną postacią polskiej polityki. Mężczyzna potrafił gromadzić wokół siebie ludzi i robić zamieszanie w kraju, a tysiące rolników słuchało każdego jego słowa. Teraz na scenę wchodzi nowy Leptar, który może poważnie zaszkodzić Kaczyńskiemu, najpierw jednak musi poradzić sobie z mediami. Andrzej Leptar przez wiele lat był wyjątkowo głośną postacią na polskiej scenie politycznej. Jako przewodniczący Samoobrony przez lata zjednał sobie miliony ludzi. Ci w ogromnej mierze byli rolnikami ufającymi, że ten człowiek chce rzeczywiście coś dla nich zrobić. Tak jak wtedy zamieszanie robił Andrzej Leptar, tak teraz media nie przestają pisać o nowym Leptarze mężczyźnie, który staje po stronie rolników, a jego działania również mają ogromny wpływ na polską politykę i zagrozić mogą samemu Jarosławowi Kaczyńskiemu. Zanim jednak do tego dojdzie, musi uporać się z mediami, które nie mają dla niego litości. Andrzej Leptar byłby dumny, walczy o lepsze życie rolników. Dawniej to właśnie Andrzej Leptar emocjonalnie przemawiał do rolników, mobilizował ich do działania i inspirował liczne protesty w obronie ich praw, o które oni sami początkowo nie potrafili walczyć. To właśnie lider Samoobrony uświadomił im, że najwyższy czas wejść na ulicę, zacząć upominać się o swoje i nie pozwolić, by politycy patrzyli na nich z góry. Dziś podobną ścieżką kroczy młody rolnik z Błaszek w województwie łódzkim, Michał Kołodziejczak, reprezentujący Unię Warzywno-Ziemniaczaną. To właśnie przez tego człowieka byliśmy świadkami ogromnej blokady urządzonej przez rolników na autostradzie A2. Jak sam mówi, działa, bo sytuacja rolników się pogarsza. Już wkrótce spodziewać się możemy, że mężczyzna rzeczywiście pójdzie w ślady Leptara i stanie się poważnym zagrożeniem dla obecnego rządu oraz samego Jarosława Kaczyńskiego. Z pewnością może liczyć na lojalne oddanie większości polskich rolników. Media nie dają mu żyć. Wyjawiły jego sekret. Jak to zwykle bywa, wzrost popularności wiąże się również z zainteresowaniem mediów, a w przypadku Kołodziejczaka te bezustannie go atakują i dążą do jego zniszczenia. Właśnie w mediach pojawiły się informacje dotyczące jego oświadczenia majątkowego. Wszyscy wypominają mężczyźnie jego bogactwo i zarzucają, że jego działania mogą być sponsorowane przez którąś z postaci polskiej sceny politycznej. Jak podaje Super Express, posiada on 13,5-hektarowe gospodarstwo warte 1 000 000 zł, nowoczesny traktor o wartości ok. ¼ miliona oraz podajnik do kapusty. Do tego doliczyć można oszczędności równe 65,7 tysiąca. Wszystkie kwoty, które można znaleźć w moim oświadczeniu majątkowym, wskazują na to, że jestem osobą niezależną finansowo. Klarowne jest także to, skąd pochodzą moje środki.
Nie mam nic do ukrycia, jestem transparentny, tłumaczy się mężczyzna. Dalej odpowiada na porównywanie jego ogromnego majątku do majątku, który przedstawiał Andrzej Lepper. Ten wart był około 600 tysięcy złotych. Michał Kołodziejczak nowym Lepperem. Przekonuje o swojej bezstronności. Nie da się porównać dzisiejszej wartości pieniądza do wartości pieniądza kiedyś. Chciałbym mieć 600 tysięcy, które miał kiedyś SP. Andrzej Lepper niż dzisiaj milion złotych, mówił w rozmowie z Superpressem. Na koniec kategorycznie zaprzeczył jakimkolwiek wpływom politycznym, które miałyby na niego oddziaływać. Ludzie dziwią się, że ma tyle, a strajkuje. Kiedy mam strajkować? Jak nic już nie będzie. Polski rolnik nie jest idiotą i widzi, kiedy trzeba podjąć działania. Ucinam wszelkie pytanie o to, kto finansuje moje działania. Sam jestem swoim sponsorem. Nie biorę pieniędzy od sponsorów i polityków, wyjaśniał rolnik.